Na polskiej scenie nie brakuje utalentowanych raperów z Łodzi, którzy podbili mainstream swoim bardzo różnorodnym stylem. Jednym z nich jest bohater dzisiejszego odcinka. Urodzony w kwietniu 98 roku przedstawiciel wytwórni Global Hearts, później New Bad Label, a aktualnie Dudu. Mowa oczywiście o utalentowanym producencie oraz muzyku Chivasie. Czy Chivas jest najgorszym raperem w grze? I czy w ogóle możemy go jeszcze nazywać raperem? Zapraszam do oglądania odcinka. Ejo, siemano, z tej strony Bart Stochmal, to jest kanał Rap River i witam Was z powrotem w formacie najgorszy raper w grze. Znak zapytania. Często pod nowymi filmami komentujecie, kiedy będą nowi najgorsi raperzy. Piszecie o to na Instagramie, na TikToku, na Twitterze i ja jestem bardzo zajarany tym, że podoba Wam się ten format, no bo wkładam w niego bardzo dużo pracy. Jednak dla osób, które są tutaj pierwszy raz i jeszcze nie wiedzą, jak działa ten format. Nie mam zamiaru hejtować Chivasa za to, że jest najgorszym raperem albo jego muzyka mi nie siedzi, a przesłuchałem całą jego muzykę, którą wydał w swojej karierze. Przeanalizowałem ją, przedstawię Wam swoje wnioski, a ostatecznie przyznam punkty w następujących kategoriach. Flow, teksty, bity i ogólna przyjemność ze słuchania jego twórczości. Tak, mam osobny segment do oceny bity, ale to są bity, na których Chivas rapuje. Musimy porozmawiać też o tym, jakie bity robi Chivas dla innych, ponieważ uważam, że producentem jest bardzo dobrym. Nasz menadżer Adam, Suma oraz ja codziennie dodajemy dla Was nowy content na nasze social media, takie jak TikTok oraz Instagram. Jesteśmy tam bardzo aktywni i codziennie dajemy informacje z polskiego, jak i zagranicznego rapu. Upewnijcie się tylko, że obserwujecie dobrego TikToka, bo Suma zapomniał hasła i mamy inne konto. Pamiętaj też o naszym Facebooku, na którym często są konkursy, w których możesz wygrać promocję swojej muzyki, ubrania od jakichś artystów albo labeli, płyty czy nawet wejściówki na koncerty. Mimo że bardzo wielu artystów nie posiada takich zdolności produkcyjnych jak Chivas, no to nie jestem w stanie dać mu wysokiej noty tylko dlatego, że jakby sam się też produkuje i realizuje. No bo ten format polega na ocenianiu raperów, a powiedzmy sobie szczerze, większość słuchaczy nie sprawdza, kto zrobił dany beat, tylko po prostu odpala jakiś track z playlisty. Zanim Chivas przebił się do większego grona odbiorców, tworzył bity dla tak popularnych artystów jak chłopaki z grupy 2115, czyli White oraz Blacha. Dla obu tych panów zrobił naprawdę dużo bitów i muszę przyznać, że wiele z nich to po prostu hity. Booker, Och Och La La La, Mogę Dziś Umierać, Święto Odródka, to wszystko są hity Chivasa, w sensie no hity na jego bitach, tak? Coś, co od razu narzuca mi się na myśl słuchając tego, to że te bity nie są generyczne. Jasne, słuchając kilku tych numerów pod rząd można mieć wrażenie, że te bity są robione może nie na jedno kopyto, ale na podobnym patencie. Gitarowy, rockowy, czasami może metalowy riff zamieniony w taki sposób, żeby brzmiała po prostu rage'owy syntezator. Do tego charakterystyczne mroczne, ale zarazem cukierkowe brzmienie. Czasami po prostu cukierkowe bez tego mroku, no ale to też pokazuje, że jakby Chivas umie zrobić różny typ numerów. Z pewnością nie jest to producent, którego każdy raper powinien wybierać na wyprodukowanie całego swojego albumu, no bo mogłoby to być trochę monotematyczne albo właśnie takie niedopasowane do artysty. Ale ma to drugą stronę medalu, czyli możesz odezwać się do Chivasa, kiedy potrzebujesz konkretnego bitu w takim stylu i wiesz, że on po prostu będzie fenomenalny i będzie miał wysokie production value. Do samej produkcji, jak i bitów na albumach czy singlach Chivasa będę się jeszcze odnosił, więc bez przedłużania przejdźmy do drugiej części filmu. Zawsze brakuje mi tych ludzi, to tyle w życiu pomogli mi. Tak jak we wcześniejszych odcinkach tej serii zaczynaliśmy od jakichś starych mixtape'ów czy najstarszych albumów, tak tutaj zaczniemy od singli, ze względu na to, że Chivas po prostu nie ma jeszcze dużej dyskografii. Septum, Gabbana, El Chapo, Doritos, te wszystkie numery są... No właśnie, jakie one są? To jest całkiem ciężkie do określenia, bo nie są one generyczne, nie są one fenomenalne, nie są one świetne, nie są one słabe, ale też nie mogę ich nazwać średnimi, bo to nie jest taka średnia muzyka. Chodzi mi o to, że przez to jak na TikToku czy w social mediach generalnie określa się teraz muzykę twórców, bardzo często, trochę obraźliwie, pada stwierdzenie, że ten artysta albo ten album jest po prostu midem. Ale zastanówmy się, co właściwie oznacza określenie, że ktoś jest średni albo że jego muzyka jest średnia. Chodzi o to, że ta muzyka ani nie jest bardzo dobra, ani nie jest bardzo słaba, jest po prostu tak po środku. Tylko, że z czego jest ta średnia wyciągnięta? No ta średnia jest wyciągnięta prawdopodobnie z tego, jak aktualnie, w danym momencie, kiedy nazywamy to dość midem, wygląda rynek muzyczny i muzyka, którą tworzy się w naszym kraju ogólnie. Słuchając polskiego trapu właśnie w tym okresie, 2019, czyli okresie, gdzie w Polsce zaczęło pojawiać się bardzo, ale to bardzo dużo średnich i nijakich trapowych numerów, nie jestem w stanie powiedzieć, że te numery Chivasa są midami. Odbiegając w takim razie od określeń fenomenalne, średnie, słabe, porozmawiajmy o tym, jak ta muzyka się prezentuje. Jeden ze starszych numerów, który możecie łatwo znaleźć i posłuchać, czyli Septum, to numer, który ma mało wspólnego z aktualnym brzmieniem Chivasa i ma też niestety fatalny tekst. Pozwólcie, że odczytam z monitora, no bo nie znam tekstu na pamięć. Wiem, że jesteście teraz w swojej norze i razem tamtego słuchacie.
czego to nie nawijacie, czego to wy tam nie macie, czego to wy nie wydacie. Nawet jak na trap, na muzykę, która ma głównie brzmieć, na muzykę, w której raper ma dowozić, wasze ulubione słowo, raper ma mieć dobre delivery. Nawet w tej trapowej kategorii rymy częstochowskie są po prostu nieakceptowalne, no a z takimi tutaj mamy do czynienia ewidentnie. Nie odmówię Chivasowi jednak moich ulubionych, tak, wy wiecie, prostych, ale zabawnych linier, które po prostu fajnie ze sobą grają, standardowo, kto by się spodziewał. Wierny byłeś jak ta tania zapalara. Dawno się wypaliłeś, nikogo nie zajarasz. To jest coś, czego oczekuję od tego typu muzyki. Jeżeli słuchamy singli z 2019 chronologicznie, możemy zaobserwować bardzo fajną zmianę. Nie nazwałbym tego progresem, bo wydaje mi się, że te umiejętności w Chivasie były cały czas, tylko może z biegiem wydawanych singli nabrał takiej pewności siebie i zaczął eksperymentować ze stylem, który siedział w nim cały czas, tylko po prostu może nie miał odwagi, żeby to prezentować. Taki numer jak WWW zdecydowanie bardziej przypomina już coś, co Chivas robił w ostatnich latach. Na specjalną uwagę zasługuje numer Trash, który bardzo, ale to bardzo mocno przypomina mi numer White'a, Mogę dziś umierać. Nie ma co się dziwić, bo oba numery wyszły w tym samym roku, a Chivas odpowiadał za produkcję jednego jak i drugiego. Z całej tej wczesnej, a zarazem bardzo krótkiej fazy singlowej Chivasa, Trash to zdecydowanie mój ulubiony numer. Mam nowego koleżkę, jak to? Nauczyłem się przeklinać to pierwszy studyjny album Chivasa, wydany w 2021 roku w Google. Muszę przyznać, że Chivasa poznałem chwilę przed premierą tego albumu, no ale właśnie przez single, które z niego pochodziły. Niemniej jednak myślę, że gdyby osoba, która śledziła Chivasa od początku, usłyszała ten album po raz pierwszy, miałaby takie fanowskie spełnienie. Chodzi mi o to, że słuchając singli, o których mówiłem chwilę temu, masz takie wrażenie, że Chivas ma potencjał, którego jeszcze w pełni nie wykorzystał albo nie ma pewności, żeby eksperymentować. Na tym albumie uwolnił swoje inspirowane metalowym growl wokale czy metalowe riffy. Na wyróżnienie zasługuje numer To dopiero początek, ponieważ jest bardzo dobrym openingiem albumu. Ja osobiście bardzo mocno zwracam uwagę na to, czy album dobrze się otwiera. Absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że większość ludzi po prostu słucha piosenek, playlist, blendów i niekoniecznie daje jebanie o albumy. Lecz dla takich osób jak ja, słuchanie albumów to jest taka trochę weryfikacja. Weryfikacja tego, czy słuchanie solowej muzyki tego artysty przez kilka numerów pod rząd też jest dla ciebie przyjemne. To dopiero początek bardzo fajnie nastraja cię na to, co dalej będzie działo się w albumie i ma fajny beat switch, który pokazuje ci, że produkcja jest na miejscu. Album w całości został wyprodukowany oraz napisany przez Chivasa, co zasługuje na wielki props, no bo niewielu artystów robi coś takiego w Polsce. Nauczyłem się przeklinać to bardzo fajny numer, który ma świeżą dostawę, ale brzmi jak nagrany dosłownie podczas tej samej sesji, co Najlepsi pod słońcem. Albo Najlepsi pod słońcem brzmi jak Odtąd nauczyłem się przeklinać, ale wiecie, o co mi chodzi. Odtąd nauczyłem się przeklinać, mówiłem, że idę tam, tam arriba. Będziemy najlepsi pod słońcem, wiemy tle gwiazdy błyszczące. Konstrukcja zwrotki i huku, flow, ta melodia w głosie, generalnie wszystko tutaj jest identyczne. Na albumie znajdują się też numery, które nie są typowym połączeniem trapu i rota czy metalu, jak we wcześniejszych numerach Chivasa, a po prostu są bardzo dobrze wyprodukowanym, mrocznym trapem. W generacji hip-hop to takie trochę dziwnie akcentowane flow Chivasa, które nie zawsze mi siada, świetnie pasuje do klimatu całego numeru. No i tak w sumie nie wiem, co to hip-hop. Młody Satan, czyli numer, którym moim zdaniem jest bardzo świeży i ciężko to porównać albo poszukać w ogóle numeru na polskim podwórku, który brzmi jakkolwiek podobnie. Mam nowego koleżkę, jak to? Młody Satan. To jest coś, co u Chivasa zdecydowanie mocno punktuje, że on jest po prostu wyjątkowy i ciężko jest znaleźć kogoś, kto brzmi jak on. Myślę, że jest to zasługa tego, że on w głowie ma cały projekt, on wie, co chce osiągnąć doskonale jak nikt inny, no i po prostu jako osoba, która sama sobie to produkuje, sama ma na tym nawijać, sama sobie prawdopodobnie też realizuje wokale, wie, co i gdzie ma zrobić. Nie musi z nikim się dogadywać, no bo sam jest tą osobą. I w takich numerach jak właśnie Młody Satan doskonale to słychać, że Chivas miał pomysł i od początku do końca zrealizował swoją wizję. Uczciwie muszę przyznać, że na tym albumie nie ma ani jednego numeru, który byłbym w stanie nazwać słabym, albo chciałbym doskipować. Moje ulubione numery na projekcie to Odtąd nauczyłem się przeklinać, XO, Hellcat Red Eye oraz Młody Satan.
Drugi studyjny album Chivasa, Młody Satan, zatytułowany jest po jego alter ego, tak można chyba stwierdzić po jego muzyce, no bo ten Młody Satan jest obecny w jego barsach od 2019 i tak by też z tego wynikało, że on z tym Młodym Satanem żyje na co dzień, podejmuje decyzje, więc może jest to po prostu drugie oblicze Chivasa. Ten album to najnowszy projekt Chivasa oraz moim zdaniem najlepsze, co wydał dotychczas. Bity i cała produkcja ze wszystkimi efektami oraz skitami, wokal, sposób nawiki, cała ta narracja, wszystko po prostu w tym projekcie jest na miejscu. Tak jak przynauczyłem się przeklinać, mogliśmy mieć wątpliwości, tak teraz na pewno zadamy sobie pytanie, czy Chivas w ogóle jeszcze jest raperem. Naprawdę nie wiem, ale nie będę się nad tym zastanawiał, bo po co? Ja to słuchacz rapu, osoba, która rapu słucha na co dzień, no i nie zawsze jest dla mnie łatwe tak przeskoczyć sobie z jednego gatunku na drugi. Bardzo dobrze słucha mi się jego muzyki, bardzo dobrze słucha mi się tego połączenia vibe'ów, więc po co zastanawiać się nad tym, czy Chivas jest raperem, piosenkarzem, autorem muzyki, nie wiem już jak nawet to nazwać. Tak jak wcześniej u Chivasa mogliśmy usłyszeć połączenie trapu z rockiem i metalem, tak tutaj słyszymy pierwszy raz Chivasa w takiej typowo pop-punkowej wersji. Mowa oczywiście o numerze Narcyz i moim zdaniem numer jest świetny. Generalnie możecie mnie oceniać, ja uważam, że MGK w pop-punku bardzo dobrze sobie daje radę. No i Narcyz właśnie jest w stylu takiego MGK-a, czyli trochę punku, ale ewidentnie robionego pod szerszą publikę. Młody Satan to naprawdę ciekawy projekt koncepcyjny, którego trzeba słuchać od początku do końca, ponieważ wtedy nie umknie nam żaden element historii. Tak jak teksty Chivasa raczej nie miewają drugiego dna, czy świetnie przekminionych linijek, tak ten album jest po prostu spójny i opowiada świetną historię. W pewnym sensie jesteśmy w stanie poznać przeszłość artysty, jakie ma relacje z rodziną, z kobietami i że miewa problemy psychiczne. Nie licząc numeru Narcyz w klubie, który jest bardzo delikatnie zmienionym remiksem numeru Narcyz, ten album ma tylko 10 kawałków. 24 minuty albumu to naprawdę mało, ale z drugiej strony wolę, żeby tak jak w tym przypadku, cały album był spójny i wszystkie numery były dobre, bez skipów. Takie rozwiązanie wydaje się o wiele lepsze niż na przykład Adwokat Diabła Malika Montany, czy nawet If Lords Could Kill od Destroy Lonely, gdzie te numery po prostu... numery? Albumy. Gdzie te albumy są po prostu tak długie, że zdążyłem znudzić się i stracić zajawę na słuchanie całego projektu z 3 razy po drodze. Moim osobistym faworytem na całym tym projekcie jest numer Koleżanko Mojej Byłej, który w świetny, bardzo świeży, ale też emocjonalny sposób opowiada historię. Ta miłość nie powinna... Na dobrą sprawę wszystkie podstawowe elementy, takie jak tekst, brzmienie, beat, flow, które bierzemy pod uwagę rozpatrując jakieś dzieło muzyczne, tutaj są na wysokim poziomie. Kupić jej Das czy Torebkę to naprawdę świetny i ciekawy numer, który znowu jest wyprodukowany, jak zresztą cały ten album przez Chivasa, ale nie możecie go porównać z czymkolwiek innym, co wcześniej słyszeliście. Zaufaj moim ustom, przede wszystkim pada na kafelki, a od jutra będzie spadać do torebki. Fajne budowanie napięcia, melodie, syntezatory, ale to wszystko jest ze sobą tak poskładane, że ja nawet nie jestem w stanie nazwać, jaki byłby to type beat. I właśnie to jest fenomenalne w muzyce Chivasa, że on łączy style, ale nie w taki oczywisty sposób, gdzie możemy powiedzieć, no, ziomek rapuje do rockowych riffów, tylko właśnie w taki sposób, że tego nawet nie umiem nazwać. Moje ulubione traki na albumie to Narcyz, Kupić jej Das czy Torebkę oraz Jesteś najlepszy, najlepsza. Chivas to bardzo utalentowany, wyjątkowy oraz nietypowy artysta. Znacie już moje odczucia dotyczące jego muzyki, które przedstawiłem wam w tym filmie, więc po prostu przejdźmy do ocen. Za dobór bitów z lekkim uwzględnieniem tego, że Chivas sam sobie je produkuje i wie co chce osiągnąć, postawiłem na 9. Za flow i świetne operowanie swoim wokalem 7, ze względu na to, że po prostu jest to dość powtarzalne. Za teksty 6, a ogólne odczucia jeżeli chodzi o słuchanie jego muzyki to 7,5. Sumarycznie otrzymujemy wynik 29,5 na 40, możecie teraz zobaczyć sobie w tabelce jak to wygląda na tle innych raperów, których już omówiłem w tej serii. Więc myślę, że ten odcinek zakończymy jedno głośnym stwierdzeniem, że Chivas nie jest najgorszym raperem w grze. Dzięki wielce za oglądanie tego filmu. Niesamowicie dobrze bawiłem się robiąc go. Mam nadzieję, że docenisz to, co tutaj stworzyłem i wpadniesz na moje social media. Byłoby mi bardzo miło. Koniecznie napisz w komentarzu twórczość, jakiego rapera chciałbyś, żebym teraz ocenił w tej serii. I widzimy się już niedługo. Siema!